Najprawdopodobniej myśleliście, że zapomniałem, ale moi drodzy, nic bardziej mylnego. Rok 2020 był pełen zaskakujących wydarzeń, z którymi cała ludzkość musiała się zmierzyć, niezależnie czy nam się to podobało, czy też nie. Cały rok minął bardzo szybko i mam wrażenie, że przez cały jego okres w powietrzu było odczuwalne swojego rodzaju napięcie, niepewność, rozdarcie. Wobec roku 2020 miałem pewne plany i oczekiwania, które podobnie jak znaczna większość ludzi musiałem zmienić. Zdecydowałem jednak, że dopóki będzie widoczna jakakolwiek droga wyjścia, nie zaniedbam swoich spraw i po wprowadzeniu drobnych modyfikacji w planie nadal będę realizował swoje cele na tyle, na ile będzie to możliwe. Co udało mi się zrobić? Zaraz zobaczymy w podsumowaniu ostatnich 365 dni. Zapraszam serdecznie. Rok, który planowo miał być rokiem niesamowitych wyzwań, rozpocząłem od 30 dni morsowania. Bite 30 dni, w ciągu których wskakiwałem regularnie do lodowatej wody, aby zażyć lodowej kąpieli. Dzisiejszy dzień zaliczony, piąteczka. Piąteczka. Powiem wam, że dzisiaj, kiedy na to patrzę tak z boku, to zastanawiam się, co człowiek musiał mieć w głowie, żeby zdecydować się na tego rodzaju wyzwanie. Z pewnością mnie to umocniło psychicznie, co na pewno było przydatne, biorąc pod uwagę okoliczności, które miały nadejść już niedługo. W 30 dni na scenę kulturystyczną to było bardzo mocne wyzwanie. Wystartowałem w debiutach męskiej sylwetki, na których udało mi się wywalczyć drugie miejsce. Szczerze mówiąc, kompletnie się tego nie spodziewałem. Rozpierała mnie duma, latałem ze szczęścia. Jednak kolejny dzień, w którym stanąłem klata w klatę z pretendentami do tytułu mistrza Polski, zostałem sprowadzony skutecznie na ziemię, zajmując czwarte miejsce, z czego i tak jestem zadowolony, bo otarłem się przynajmniej o podium. Nie byłem piąty. O tak. Bądźcie w pogotowiu. Po dwóch pierwszych miesiącach sukcesów sprawy troszkę się skomplikowały. Moim trzecim wyzwaniem miał być półmaraton gdyński, do którego został niecały miesiąc. Według planu miałem stopniowo dostosowywać swoje ciało do biegania, sesyjki po 3, 5, 10 km, ale z przyczyn, które są nam wszystkim znane, zaczęto po kolei odwoływać każdą imprezę masową w kraju, co sprawiło, że zamknięto nas w czterech ścianach na okres około miesiąca. Jednym siedzenie w domu służy bardziej, innym mniej. W moim przypadku powiedzmy, że dałem się troszeczkę ponieść wyobraźni. Ja mówię, co to jest? Ona mówi, pański ryż. Ja mówię, jaki kurwa ryż? Czy ja pani wyglądam na kanarka? Czy tak ciężko jest dostać 100 gramów ryżu odmierzone przed ugotowaniem? Następny. Zaistniała sytuacja dała mi bardzo dużo do myślenia. Zastanawiając się, kiedy i czy nasze życia wrócą do stanu sprzed kilku miesięcy, a także nie wiedząc, co niesie za sobą przyszłość, zdecydowałem się na zakup swojego pierwszego samochodu. Ha-da-da! Tak czy inaczej, po miesięcznej przerwie od siłowni wycisnąłem 100 kg 25 razy, a także 149 razy. Ośmieszyłem się na symulatorze wyścigowym, wrzucałem 15-kilogramowe karpie do wody, próbowałem treningów z elementami taktycznymi, pajacowałem w masce La Casa de Papel po ulicach Gdyni, dołączyłem do wyzwania Hot 16 Challenge, Wojtek Gola skopał mi tyłek na autostradzie, po raz pierwszy wziąłem udział w biegach terenowych OCR, testowałem 450-konnego Mustanga na niemieckich autostradach. Uczyłem ludzi, jak otwierać banana papierosem, spróbowałem piekielnej Mili Murfa, wyzwanie komandosów Navy Seals, cudowna sąsiadka zniszczyła mi lakier w samochodzie, wylewając na niego starą zupę i, wspaniali widzowie, przeszedłem na casting do programu Ninja Warrior, albo Ninja Warrior, jak to się mówi. Spokojnie można powiedzieć, że był to najgłośniejszy temat roku 2020 na moim kanale. W dużym skrócie pokazałem, że nie jestem tylko wielkim, zesztywniałym kawałkiem schaba. Pokazałem, że jestem giętkim i elastycznym kawałkiem schaba. Na przygotowania do programu miałem nieco ponad miesiąc, a jak sobie poradziłem, opowiem za moment. Poczekajcie do września, zaraz się dowiecie. Ale słuchajcie, po raz pierwszy udało mi się klasnąć w staniu na rękach, a dziki trener po brawurowej jeździe RS-ką z Tuglika próbował wlepić nam mandat. Na szczęście udało się go przekonać i przyjął łapówkę. Dwie stówki? Po dwie stówki. Dwie stówki. Znaczy, dobra. Bo ja mam jeszcze bałcie jednego kolegę. W końcu udało mi się podsumować najważniejsze lata zmiany swojej sylwetki. Niesamowita przemiana na przestrzeni 15 lat.
Próbowałem zawstydzić obrotowy drążek, ale zamiast tego drążek zawstydził mnie. Przeciągałem po torze wyścigowym auto na dystansie 1 km, co zajęło mi 12,5 minuty. Utrzymałem gołymi rękami startujący motocykl, wkręcałem ludzi w restauracjach, że nie mówię po polsku, zjechałem na rolkach freeride'owych do basenu na skateparku i wyhodowałem sobie na głowie pająka. Mamy wszystko, co będziesz potrzebował. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale, ale przyszedł czas, abym oficjalnie w wieku 28 lat wyprowadził się od swojej mamy. 100 metrów kwadratowych własnego królestwa z wybiegiem dla dociętusów i poddaszem, a do tego widok na linię morza. Prace remontowe miały zostać zakończone w grudniu 2020 roku, jednak teraz termin to połowa marca. Tak jak mówię, im więcej o tym mówię, tym bardziej sam rozumiem, że no w końcu jakby rzeczywiście przyszedł ten moment, że mogę sobie gdzieś zamieszkać na swoim. Co teraz mamy? Wrzesień? Koniec września, tak jest. W końcu emisja 5. odcinka Ninja Warrior. Tor eliminacyjny przeleciałem jak przez masło, niesamowita energia i masa wspaniałych wspomnień. W torze półfinałowym niestety obsrałem majty i nie dałem rady dojść do końca. Na szczęście jednak miałem więcej szczęścia niż rozumu. Chyba w to powtórzenie wyrazowe wpadło i udało się zakwalifikować do finałów, w których jednak odpadłem na trzeciej przeszkodzie. Nas obracają, więc tutaj złe postawienie nogi, troszeczkę zbyt wcześnie bądź zbyt późno powoduje sporą rotację kuli, a w konsekwencji kąpiel. Jako krótkie wakacje udało się zorganizować wypad do Grecji, w której skoczyłem z 12-metrowego klifu. Morsowanko zostało mi we krwi, a więc pod koniec roku nadal je praktykowałem. Razem z BNT oszukaliśmy system i przetrwaliśmy legendarne 2 minuty na drążku obrotowym, a także wspiąłem się na 10-piętrowy budynek. Wyglądało, jakby BNT rozwalił mi obiektyw, ale był to tylko fotomontaż. Wykonałem od dawna obiecany trening Murpha przez 7 dni, pompowałem bica w pociągu, wyciskałem ciężary pod wodą, próbowałem metod Wima Hofa, a to wszystko zakończyłem na spokojnie filmem Full Day of Eating. Skromnie. 3 lata temu wspomniałem, że nie jestem w stanie pomóc innym, dopóki nie będę w stanie pomóc sobie. W tym roku wyposażyłem się w swój pierwszy samochód, kupiłem mieszkanie i znalazłem czas, żeby oddać się chociaż częściowo sprawom związkowym. Muszę przyznać, że poczułem się nieco bardziej bezpiecznie. Cieszę się, że rodzina nie musi się o mnie martwić i mogę zejść mamie z głowy. Ona pomagała mi przez lata, teraz ja pomogę jej. Plany na kolejny rok ciężko mi teraz zdradzać, bo nie wiadomo, co nas czeka. Wspomnę tutaj tylko fragment filmu, z którego możecie wywnioskować, co zostało mi na liście rzeczy do zrobienia. A, no i tak, bo zapomniałem. Yo bro, how you doing? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Bijemy 250 tysięcy i czeka nas kolejny rok. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc. Na razie. Na pewno chciałbym zorganizować wyjazd do Stanów Zjednoczonych, pokazać wam trochę Stanów. Mam, myślę, że bardzo dużo rzeczy jest, które mógłbym wam pokazać od strony rzeczywistej, ponieważ mam tam pełno rodziny. Chciałbym jakoś to zbudować do tego stopnia, żebym mógł z tego żyć, ponieważ w życiu, nigdy w życiu nie robiłem czegoś, czemu tak mocno się oddawałem, co sprawiało mi tyle frajdy poza grą w Tibie przez 3 lata. Planuję rozwijać to, planuję rozwijać swoją działalność w kierunku z filmami reklamowymi. Kto wie, może w przyszłości parę osób do tego zatrudnię jeszcze dodatkowo.